Będę za chwilę starał się eksplorować, no może to za dużo powiedziane, ale wleźć, bo widziałem, że można tam wleźć do, to się nazywa Fort Landro. Jest oczywiście w południowym Tyrolu i no i jest pozostałością po pierwszej wojnie światowej. To jest taki, no tutaj jest jakieś takie coś, co to taką jest niby armatą, niby tam czymś. I opis tego co tu się działo. Tak to wygląda z zewnątrz obecnie. Znaczy jedna ze ścian położona od drogi. Tu coś, no taki ślad jakby nie wiem po czym. Jakby strzelnice. Te małe, ale to do ręcznej broni strzelnice. Tutaj jakaś taka kopuła. To dalsza część fortu. Położona wyżej. Pójdę tam później, a to jest ta sama część, którą pokazywałem od strony drogi, czyli jakby bok. Tu zaraz wejdę do środka, bo widziałem, że można tu wejść. Jak się nie spierdzielę tu z tej górki. No. Wchodzę. Czołówkę, bo tu niewiele widać, ale coś widać. Jakby pierwszy dziedziniec. Pełno drutu kolczastego. Chyba jeszcze z epoki. A tu są. A no tak, to stąd można było z broni ręcznej strzelać w stronę drogi. O tu, a no tak, o takimi oto dziuplami. Niewielki to był ten ostrzał, no ale też z kolei małe prawdopodobieństwo trafienia strzelającego przez taką dziuplę. O, widać, zamurowywali to, zabezpieczali, żeby ludzie nie łazili, ale ludzie i tak łażą. O, tu nawet se ktoś ognisko palił. I zaraz zobaczymy, co jest tu na przykład. O, nie wiem, czy kamera cokolwiek pokazuje. O matko, jakie korytarze. O,
ale nawet czysto nie nasrane. Jaki korytarz. No, ktoś tu spał. Przeogromne pomieszczenia. Ja mówię mocniejsze światło. Nie, tylko słabsze. To jest najmocniejsze. Wysokie. Wysokie, wielkie, ale... A, tu widać, chyba były stropy drewniane. Tak, to nie były takie wysokie. Były stropy drewniane, drewno pewnie ktoś ukradł. A, to jest tu, gdzie były te druty kolczaste. Tu było jakieś zapadlisko. Wszędzie są to otwory do strzelania, czy tam czego. Co to za nisze takie? Dziwactwa jakieś. Strasznie tu ciemno. Fuh. O matko, ja chyba idę do tej drugiej części. Bez sensu. Idę. Ja to się nie kończy. Złazę, bo nie mam dobrych butów. Tam jest po prostu podejście. Światło do filmowania. Tak mi się wydaje. To jest tak. Wyszedłem z powrotem. Czy to rozumiem mniej więcej? No, za mało mam światła. O, tą częścią mam za mało światła, ale tu jest tak, że z tej części idzie się pod ziemią do tamtej części. Tak, tylko że tam trzeba mieć dobre buty, bo jest dosyć ostre podejście. I po takim usuwającym się żwirze spod nóg. Ale fajna rzecz. No, tu też były strzelnice.
Fajna rzecz.